Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Soku i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy na trybie o nazwie Pet Pose. Jeśli wam się odcinek spodoba, strzelcie łapeczkę w górę, subika dzwoneczkiem. Zapraszam na grupę na Robloxie i na Discordzie, linki macie podane w opisie. No dobrze, co w tym trybie będziemy aktualnie robić? Dużo osób się zastanawia i też pyta się mnie, jakie pierwsze Game Passy kupować w Pet Pose. I w dzisiejszym odcinku wam przedstawię top listę. Pierwszym Game Passem, które powinniście kupić, jest Speed. Speed właśnie się przyda najbardziej tutaj, ponieważ jeśli dopiero zaczynacie grę, to jeśli zbieracie sobie monetki, no i idziecie otwierać jajka, rozchodzi się właśnie o te osoby, co nie mają robuxów, zbieracie sobie monetki, no i kupujecie jajka. Drugim game passem jest teleport. Teleport przyda się, ponieważ no i jeśli jesteście daleko już na, nie wiem, ostatniej krainie i chcecie sobie jajko kupić, no to przecież na nogach się nie będziecie wracać, no bez przesady, na spawna. Po teleporcie kupujecie sobie plus 6 petów, później kupujecie sobie fast open, czyli szybsze otwieranie jajek. Kolejnym game passem kupujecie sobie plus 8 petów equip, później kupujecie sobie auto hatch, potem kupujecie sobie triple egg, a na końcu kupujecie lag i super lag. Zastanowicie się teraz, dlaczego kurde na końcu laga, przecież lag dużo przecież dużo daje lag i dzięki lagowi można wydropić bardzo dobre pety. Już wam mówię. Słyszałem, że ten lag tutaj, lag z tym wykrzyknikiem, rozchodzi się o ten, on podobno nie działa. Także, żeby nie ryzykować, nie kupujcie tego laga, bo to nie opłaca się. Ja mam na przykład już wykupione wszystkie game passy. Brakuje mi dosłownie laga i super laga do kupienia i mam tryb wymaksowany. W piątek wchodzi nowy tryb o nazwie Magic Clicker, jeśli dobrze pamiętam, i zastanawiacie się, czy będzie live'ik. No niestety live'ika nie będzie, ponieważ jadę do babci i nie będę miał czasu, chyba że coś wypadnie, no to zrobię live'ika. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.